Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. Drodzy bracia i siostry, czasami zastanawiamy się, jak to jest, że oto pewnym ludziom głosi się Ewangelię i nie reagują, a w naszym mniemaniu powinni zareagować pozytywnie. Z drugiej strony, często ku naszemu zdziwieniu, a nawet czasami ku naszemu zakłopotaniu, nawracają się ludzie, którzy. No, wedle wszelkich znaków na Niebie i na ziemi nawrócić się nie powinni. Zadajemy sobie te pytania, jak to się dzieje, jak to jest możliwe? Dlaczego tak się dzieje? W tym naszym krótkim rozważaniu oczywiście wszystkich aspektów nie poruszymy, ale o pewnych możemy powiedzieć. Zanim sięgniemy po tekst biblijny, musimy przypomnieć sobie, co powiedział nasz Zbawiciel Jezus. Chrystus. To jest ważne, dlatego szybko sobie otworzę ten fragment. To jest, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jedenasty rozdział Ewangelii Mateusza i dwudziesty siódmy werset. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie zna syna, tylko ojciec, i nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Czyli Słowo Boże mówi nam wprost. Z jednej strony wszystko, co przychodzi do Jezusa, zostaje mu przekazane przez Ojca, czyli nie ma tutaj żadnej ludzkiej ingerencji, nie ma tutaj żadnych ludzkich starań, nic nie może człowiek zrobić, jeżeli Ojciec nie pociągnie go do Syna. A z drugiej strony nikt nic nie może powiedzieć o Bogu, nie ma pojęcia, kim Bóg jest jeśli syn mu tego nie objawi. Tak przy okazji powiem wam, że tutaj jest też tajemnica, tak wielu głupich, dziwnych dyskusji na temat czy Bóg jest jedyny, czy trójjedyny, czy jedyny, bo i tacy są. A dlaczego tak się dzieje? No z prostej przyczyny. Ludzie, którzy prowadzą takie dyskusje, nie mówię o ludziach, którzy chcą się dowiedzieć, szukają ale o ludziach, którzy są przekonani, że wiedzą i w bardzo zdecydowany sposób, taki wręcz nieelegancki, atakują tych, którzy są innego zdania, wyzywając ich od takich czy siakich, drodzy bracia i siostry, jeżeli syn ci nie objawi, kim jest ojciec, kim jest Bóg, to możesz sobie wymyślać teorie, jakie chcesz. I tak tego nie zrozumiesz. Zrozumienie istoty Boga jest możliwe tylko, jeśli Syn nam objawi, kim jest Ojciec. Objawienie oznacza, że to jest przed nami zakryte i tylko w Chrystusie może być odkryte. Co ciekawe, zwróciłem na to uwagę nie mówię, że wszyscy, ale większość tych apologetów własnych teorii na temat Boga ma dość luźny związek z Jezusem. A przede wszystkim nie uznają go za Boga. No skoro tak, to oznacza, że mu nie wierzą. A skoro mu nie wierzą, no to jak Jezus może im cokolwiek objawić? No ale to jest taki poboczny wątek. A teraz sięgamy do 13 rozdziału i od pierwszego wersu czytamy. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół niego mnóstwo ludu. Dlatego wstąpił do łodzi, usiadł, a cały lud stał na brzegu. Tutaj jeszcze jedna uwaga, bo przypomniała mi się dziś śmieszna historia. W jednym ze zborów no, można powiedzieć, że ludzie wręcz napadli na mnie i moich współpracowników, że jakim prawem my używamy nagłośnienia w kościele, bo to jest niebiblijne. Jezus nie używał niczego takiego. To prawda, gdybym był z on powiedział: To czemu jeździcie samo od nami? Jezus jeździł na Osiołku, ale ponieważ uważam, że takie dyskusje do niczego nie prowadzą, machnę na to ręką. Ale dlaczego w tym miejscu przerwałem? Dlatego, że Jezus, który zobaczył, czy zebrało się mnóstwo ludzi, wiedział, że kiedy będzie do nich przemawiał, to większość z nich niczego nie usłyszy. Więc zebrał tych ludzi na brzegu, a sam oddalił się od brzegu i kiedy do nich przemawiał, to wszyscy słyszeli. Dlaczego? Dlatego, że Jezus wiedział, że głos niesie się po wodzie. Głos jest potęgowany przez wodę, a więc mamy do czynienia z naturalnym nagłośnieniem. No naprawdę, czasami jak coś mówimy, że jest niebiblijne, no pomyślmy najpierw, żeby się nie ośmieszyć. I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. Teraz zaczyna się coś bardzo ciekawego. Siewca wychodzi, aby siać. No kiedyś, jeszcze nie tak dawno, ja jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy siewca był przepasany takim rodzajem prześcieradła, w którym miał ziarno i szedł przez pole i takim pociągnistym ruchem rozrzucał to ziarno, no mniej więcej równomiernie. I teraz czytamy tak, że kiedy ten siewca siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Słuchajcie kochani, ta historia jest niezwykle ciekawa, ponieważ kiedy w praktyce siewca wychodzi i sieje, może się zdarzyć, że jakieś tam ziarno padnie czy to na drogę, czy to rzeczywiście pomiędzy kamienie, skały, czy też między jakieś krzewy w naszych regionach, na przykład pomiędzy maliny czy, czy ostrężyny. No i wiadomo, że... To ziarno tam niektóre z tych ziaren zajdą inne nie, ale nie będzie z tego w zasadzie nic. Nie wyda to żadnego owocu. Ale co jest ważne, siewca, kiedy zasieje, nie interesuje się tymi ziarnami, które są właśnie w tych dziwnych miejscach, bo rozumie, że nawet jeśli tam coś padło, to to nie było jego zamiarem. Przypadkowo się to stało. Ale tutaj mamy bardzo dokładny opis tego, co dzieje się z ziarnami, które padły na drogę, na grunt skalisty, czy też pomiędzy ciernie. Ewangelista zadał sobie wiele trudu, żeby to zapisać, a Jezus bardzo szczegółowo o tym powiedział. Dlaczego? Dlatego, że Jezus, przedstawiając to podobieństwo, chce nam powiedzieć, że Bóg nie sieje swojego słowa przypadkowo. My byśmy nie wysiali słowa na takie miejsca jak droga. Nie wysialibyśmy słowa tam, gdzie jest grunt skalisty. Nie wysialibyśmy słowa tam, gdzie są ciernie. Jeśli to przełożymy na, na obraz żywych ludzi, no to mamy takiego człowieka, który no, jest jak latawiec: to w jedną, to w drugą stronę, jak to na drodze. Wszystkie informacje, wszystkie ciekawostki. Ale nic tak naprawdę nie jest ugruntowane. Inny ma twarde serce. Tak się zdarza, że ludzie są bardzo żywni, jak coś usłyszą. Wielokrotnie to widziałem. Nawet jak usłyszą Ewangelię, to płaczą żywnymi łzami, przez dwa tygodnie przychodzą, ręce w górę, śpiewają i znikają. No tak to jest, jak się ma twarde serce. A trzeci rodzaj ludzi ciernie. No, to ludzie powiedzmy źli. No, funkcjonują jak ciernie. Zetkniesz się z nimi, jesteś pokaleczony. My byśmy nigdy nie zainwestowali niczego w takich ludzi. Ale wiecie, co Bóg inwestuje. I to jest niesamowite. Może ktoś zapytać, ale po co? Przecież Bóg wie, jak się to skończy. Tak, Bóg wie, jak się to skończy. Ale jedną z cech, które. Charakteryzują Boga jest sprawiedliwość. Bóg posyła swoje słowo do każdego. Nie ma takich ludzi, do których Bóg nie posyła swojego słowa. Nawet Judasz był tym, który słyszał słowo. Do niego też słowo było posyłane. Tak, miałem kiedyś niemiłą dyskusję z pewnym człowiekiem, który stwierdził, że szkoda gadania na pan Judasza, bo Judasz był przeznaczony na zdradę i śmierć. Czy był przeznaczony? Nie wiem. Wiem, że taka rola została mu przydzielona, i rzeczywiście, jeżeli Bóg to uczynił, to nie dało się niczego zmienić. Ale czy Jezus nie do niego przemawiał? Czy Jezus go nie wysyłał, aby uzdrawiał, wyganiał demony? Przecież to wszystko było udziałem tego człowieka. Ale kiedy przyglądamy się Judaszowi, to widzimy, że tak naprawdę jego serce było twarde i jego serce nie było zainteresowane Ewangelią. Czym było zainteresowane, to już byłyby spekulacje. Niektórzy twierdzą, że to był Zelota, miał pretensje do Jezusa, że ten nie wywołał powstania przeciwko Rzymianom, ale to są tylko spekulacje. Jest pewne wyjaśnienie, które jest ważne. Przeczytamy go nieco dalej. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Gdyby Jezus mówił do tych ludzi wprost, to nie mieliby najmniejsze szansy, żeby zrozumieć, co się do nich mówi. Jezus do nich mówi niejako jak do dzieci. W pewnych podobieństwach, w pewnych obrazach, przedstawia im ważne prawdy. Ale dodaje, spełnia się na tych ludziach proroctwo Izajasza, które powiada że będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, aby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Tutaj od razu wyjaśnienie, bo bardzo często ludzie mówią, o tu jest napisane, że Bóg zdecydował, że ich nie chce uleczyć. Nie, nieprawda. Z tego tekstu, z tego proroctwa wynika, że to oni... Doprowadzili swoje życie do takiego stanu, że nie było możliwości, żeby ich uleczyć to jest wprost napisane. Proszę nie interpretować sobie słowa Bożego tak, jak komu się to podoba, bo może to fajnie by pasowało do jakiejś teologii, nawet wiem do której. Czy to proroctwo mówi, że 100% ludzi nie będzie w stanie zrozumieć Ewangelii, którą głosił Jezus? Nie. To jest proroctwo skierowane do narodu. Ale przecież kto się nawracał na początku? No Żydzi się nawracali. Dziesiątki tysięcy, może i setki tysięcy Żydów nawróciło się, szczególnie w pierwszym okresie Kościoła. A więc też musimy zrozumieć, że jeśli czytamy takie proroctwo, to ono nie jest proroctwem, które mówi, że żaden Żyd się nigdy nie nawróci. To jest nieprawda. To proroctwo mówi o narodzie, który rzeczywiście nie nawrócił się i mniej więcej 40 lat po Chrystusie, no, został zmiażdżony tak naprawdę, kiedy zbuntował się przeciwko Rzymianom. Rzymianie zdobyli Jerozolimę. Ponad milion Żydów wtedy zostało wyciętych w pień. Ale Jezus ich ostrzegał, że tak się stanie. Mamy to proroctwo w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jak więc widzimy, nieprzypadkowo ludzie o twardym sercu, o źli ludzie, ci porównani do cierni, a też i rozbiegani, wszystkim zainteresowani niczym jednocześnie, ci, których reprezentuje ta droga, ci ludzie nieprzypadkowo nie wydają owocu i nie odpowiadają na wezwania, nawet jeśli odpowiadają, to, to tylko na moment, na chwilkę. Ale ziarno też znajduje tę właściwą glebę. Naprawdę, Bóg wie, gdzie się je. Nie przejmujmy się tym, że czasami ludzie, którzy są w podobieństwach do tych trzech, które zostały tutaj przedstawione, nie reagują. No, nie będą reagowali. Trudno. Nikogo nie zbawimy na siłę. Nie ma takiej możliwości. Musimy w pokorze przyjąć, że zbawienie jest z łaski i jeżeli ktoś tej łaski nie otrzymuje, to nie będzie zbawiony. I nawet gdyby to była najbliższa osoba, to nie ma to żadnego znaczenia. Nie jest to oczywiście również jakaś dogmatyka, ponieważ wielu ludzi w naszych rodzinach się nawraca jednak. Ja mam tego dowody ostatnimi czasy na niezwykłe, kiedy ludzie już u schyłku swojego życia przyjmowali zbawienie w Jezusie Chrystusie. Ale ci, którzy są tą dobrą ziemią wydają owoce, stokrotne, sześćdziesięciokrotne lub trzydziestokrotne. Tak więc widać, że też nie wszyscy wydają takie same owoce. Nie nam decydować i oceniać, który z tych ludzi wydaje za mało owoców, a który być może za dużo w naszych oczach. Tutaj to, co my myślimy, to jak patrzymy na ludzi, naprawdę nie ma większego znaczenia. Oduczmy się tego. Bóg zawsze będzie, będzie nas zaskakiwał. Jak długo będziemy żyli, będziemy zaskakiwani nawróceniami ludzi, którzy się nie powinni nawrócić, i zdradami ludzi, którzy przecież powinni się nawrócić. To, co ja widzę, to, co ty widzisz, nie ma znaczenia. Nawet tak wielki, chyba największy prorok w Izraelu, czyli Samuel, kiedy Bóg polecił mu namaścić nowego króla w Izraelu i powiedział mu, gdzie ma pójść, no to nawet nie pomyślał o żadnym Dawidzie, ale wybrał tego, który był największy, najlepiej zbudowany, najładniejszy w jego oczach. A w końcu Bóg powiedział mu: Samuel, nie patrz na to, co masz przed oczami. Zacznij wreszcie patrzeć na serce, tak jak ja to robię. No i królem został ten najmniejszy, ten najmłodszy, ten, który. No nie powinien zostać królem, no bo tak się to nie robi, po prostu. Boża logika jest tak odmienna od naszej logiki, tak jak słowo Boże mówi Jego drogi nie są naszymi drogami, a Jego myśli nie są naszymi myślami. To nie znaczy wcale, że ciągle chodzimy w pomyłce, ale musimy zrozumieć, że to, czego Bóg chce, może nas naprawdę czasami zaskakiwać. I nie kuźmy się z Panem Bogiem, bo on wie lepiej, naprawdę wie lepiej. Kochani bracia i siostry, uczmy się, aby być mądrzejszymi, aby być sprawniejszymi w służbie, aby Bóg naprawdę miał z nas taki lud gotowy do tego, aby słuchać, aby wykonywać, aby w posłuszeństwie chodzić u Jego boku, bo on chce nas używać, chce nas błogosławić. Amen.